Rock jest zespołem, który istnieje już bardzo długo. Powstał w 1950 roku, więc łatwo obliczyć, że mamy lat 64 w tym roku, a w przyszłym roku będziemy miały okrągły jubileusz 65-lecia. Pierwszą dyrygentką zespołu była pani Mirosława Wróblewska. Ona ten klub założyła i prowadziła przez 38 lat, właściwie aż do swojej śmierci. Pani Wróblewskiej, Skowronki nie były tak aktywne festiwalowo i konkursowo, bardziej koncertowały na zamówienie różnych instytucji, różnych miejsc i wyjeżdżały za granicę, ale te wyjazdy nie były związane z udziałem w festiwalach czy z udziałem w konkursach chóra. Po śmierci pani Wróblewskiej chórem przez 3 lata dyrygowała pani Honorata Cybula, a potem już ja objęłam zespół w 1991 roku i do dziś go prowadzę. A ja się nazywam Alicja Szeluga. Skowronki od czasu, kiedy zaczęłam pracować z zespołem, zaczęły brać udział w różnych konkursach, w różnych festiwalach, gdzie zdobywało wiele przeróżnych nagród, wiele przeróżnych sukcesów. Brało udział w ogromnej ilości konkursów. Co roku właściwie startowałyśmy w dwóch, trzech konkursach chóralnych i w Polsce, i za granicą. Brało się udział w ogromnej ilości festiwali chóralnych. Że stwierdziliśmy wspólnie razem z rodzicami zespołu, że pora, żeby chór Skowronki zajął się organizacją takiego właśnie festiwalu i zaprosił do Poznania zespoły takie jak nasz, czyli zespoły dziewczęce. Dotychczas w żadnym mieście w Europie czy nawet na świecie nie ma konkursu, nie ma festiwalu, w którym brałyby udział tylko i wyłącznie chóry dziewczęce. Działamy bardzo intensywnie, już od roku pracujemy nad organizacją pierwszego międzynarodowego festiwalu chórów dziewczęcych, który się ładnie nazywa Trylmi Festival. Trylmi, skąd ta nazwa? Tryl to się kojarzy oczywiście ze śpiewaniem, z takim trylowaniem, z trylami skowronków czy ptaków, które my tutaj w nazwie reprezentujemy. Trylmi, czyli po prostu zaśpiewaj mi.